Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze? Tym razem będzie to funkcja kwadratowa. Funkcja kwadratowa to jest taki dział, który każdy maturzysta przystępujący właśnie do matury zarówno podstawowej z matematyki, jak i rozszerzonej musi pokochać. Ponieważ zadania z funkcji kwadratowej będą na maturze, na pewno. Za ile punktów łącznie, no to wszystko zależy od zbudowanego arkusza maturalnego, ale na pewno funkcję kwadratową musisz doskonale znać, ponieważ są to takie pewniaki maturalne, bym powiedziała. I ja na tym spotkaniu wybrałam zadania oczywiście z ostatnich arkuszy maturalnych z funkcji kwadratowej. Mam nadzieję, że to Ci się przyda do tego, aby wyćwiczyć funkcję kwadratową i żeby zobaczyć, co faktycznie może się przydarzyć na Twojej maturze z matematyki. Zapraszam. Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem. F od x równa się a pomnożone przez x minus 1 i to pomnożone przez x minus 2. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt w o współrzędnych 2,1. I zadanie numer 1 to jest właśnie zadanie z arkusza maturalnego z maja, który faktycznie odbył się ten egzamin w czerwcu 2020, zadanie 7 za 1 punkt. Współczynnik A we wzorze funkcji f jest równy. Odpowiedź A 1, odpowiedź B 2, odpowiedź C minus 2 i odpowiedź D minus 1. Czyli mamy podany wykres, prawda, tej naszej paraboli, część tego wykresu i mamy podany wzór. I teraz od czego zaczynamy? Wiemy o tym doskonale, że funkcja kwadratowa ma trzy różne postacie. Postać ogólna, postać kanoniczna, postać iloczynowa. I tutaj zauważ, jest od razu dana postać iloczynowa. Iloczynowa. I w tej postaci występują miejsca zerowe. Jedyneczka i trójeczka, co oczywiście jest widoczne na naszym tutaj wykresie, prawda? Jedynka i trójeczka to są miejsca zerowe. No i jest podany wierzchołek. Wierzchołek, my wiemy, ma współrzędne p i q, ale wierzchołek, nie zapominaj o tym, że możemy potraktować jako normalny punkt. Normalny punkt, bo przecież to jest normalny punkt na tym wykresie, no nie? Czyli wierzchołek ma współrzędne x i y. No i podstawiamy sobie pod ten wzór. Pamiętając oczywiście, że f od x to jest inaczej y. Czyli podstawiamy 1, to się równa a, pomnożone przez. Za x postawiamy dwójkę, będę miała 2 minus 1, pomnożone przez. I teraz za x postawiam dwójkę, czyli będę miała 2 minus 3. Oczywiście można sobie napisać to mnożenie, prawda? To już jak kto chce. I teraz mamy tak, a razy. Z tego wychodzi nam 1, a z tego wychodzi minus 1. Czyli 1 to się równa. I teraz to pomnóżmy od razu. Czyli mam tak, a razy 1 razy minus 1 to jest po prostu minus a. No i jak ja przerzucę na tą stronę a, tutaj będę miała wtedy, a tu będę miała jak przerzucę, prawda, jakby wymienię, przenoszę na strony, bo chcę mieć niewiadomą po tej stronie, czyli będę miała minus jedyneczkę. No i taka właśnie odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową. Czyli ten współczynnik a wynosi minus 1, no i jest to odpowiedź d. Zadanie numer 2 to jest zadanie z tego samego arkusza maturalnego, co zadanie numer 1 i jest to kolejne zadanie w arkuszu, zadanie 8 za 1 punkt. Największa wartość funkcji f w przedziale obustronnie domkniętym od 1 do 4 jest równa odpowiedź a minus 3, odpowiedź b 0, odpowiedź c 1 czy odpowiedź d 2. I oczywiście możemy się posłużyć tutaj wykresem, to jest jeden wykres, tutaj przeznaczony dla kilku zadań. I teraz mamy podany przedział. Ten przedział jest bardzo ważny, prawda? To jest przedział na x-ach od 1 do 4 i mamy na podstawie wykresu powiedzieć, ile wynosi wartość największa. Co robimy? Po prostu patrzymy sobie na nasz wykres i będziemy chcieli uciąć tą parabolę, ale pod warunkiem, że x należy do przedziału od 1 do 4. Czyli w takim kawałeczku ucinam. Czyli popatrzmy. Dla jedynki mamy wartość oczywiście tutaj 0.
dalej, od tego x-a aż do czwóreczki, prawda? Zaznaczam sobie czwóreczkę i dla czwóreczki mamy tutaj wartość, prawda? I teraz my w tym kawałeczku ucinamy sobie parabolę, popatrz. Ja ucinam, rysuję na czerwono. Ten kawałeczek mnie tylko interesuje do dalszej analizy zadania. I tu mamy do czynienia właśnie z wartością największą w funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym od 1 do 4. Czyli patrząc na wykres, nic nie licząc, patrząc na wykres, widzimy, że wartością największą, prawda, jest ta wartość, która jest w wierzchołku W. Czyli jaka jest wartość wierzchołku W? No widzimy 1, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią w tym wypadku prawidłową. Czasem bywają na maturze takie zadania, gdzie nic nie obliczamy, patrzymy na wykres, uczymy się właśnie z wykresu na podstawie własności wyciągać wnioski, no i dzięki temu bardzo szybko i sprawnie taką odpowiedź prawidłową zaznaczymy po prostu. No i kolejne, zadanie numer 3 z tego samego arkusza maturalnego, zadanie 9 za 1 punkt, dotyczące znowu dokładnie tego samego fragmentu wykresu funkcji kwadratowej. Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu. Odpowiedź a, x równe 1, odpowiedź b, x równe 2, odpowiedź c, y równe 1 i odpowiedź d, y równe 2. Mamy podać równanie osi symetrii. I tak się składa, że każda parabola ma swoją własną oś symetrii, prawda? Ma swoją oś symetrii. Popatrzmy na naszą tutaj parabolę na tym rysunku. Znowu nic nie będziemy sobie liczyć, tylko wystarczy, że dobrze to zrozumiemy. Co to jest ta oś symetrii? Otóż oś symetrii w przypadku tutaj tej paraboli to jest prosta, popatrz. To jest prosta, ja ją najpierw poprowadzę, która przechodzi przez wierzchołek. I uwaga, jest równoległa do osi Y, czyli jest to, mówimy tak w skrócie, prosta pionowa. Dlaczego? Bo oś symetrii jest taka prosta, że jakbym ja tą część paraboli odbiła względem tej osi na drugą stronę, to parabola się nie zmienia. Gdybym ja tą część paraboli odbiła względem osi symetrii na drugą stronę, to parabola się nie zmienia. Dlatego właśnie to jest ta oś symetrii. I popatrzmy, jest to prosta pionowa, więc powinniśmy pamiętać, że prosta pionowa niestety to nie jest funkcja liniowa. Czyli to na pewno odpowiedź C i D nie będzie, bo funkcja liniowa, pamiętamy, zaczyna się od Y równa się, F od X równa się. Prosta pionowa, warto do zapamiętania, ma zawsze równanie X równa się coś. X równa się coś. No to ile się równa X? Przechodzi przez dwójkę, no to naprawdę nie trudno się domyślić, że X jest równe 2. I to jest oczywiście odpowiedź B, odpowiedź prawidłowa. Znowu nic nie liczyliśmy. Wystarczy na podstawie rysunku wyciągać takie logiczne wnioski. I to właśnie ćwiczymy między innymi na tym spotkaniu. Zadanie numer 4 to zadanie znowu z tego samego arkusza maturalnego z maja 2020, zadanie 26, tym razem za 2 punkty. Rozwiąż nierówność 2 pomnożone przez x minus 1 pomnożone przez x plus 3 i to jest większe od x minus 1. To jest taki pewniak maturalny, ponieważ analizując arkusze maturalne zauważamy, że nierówności kwadratowe są zawsze i to najczęściej jest właśnie zadanie numer 26, rozwiązać nierówność kwadratową. Tyle, że czasem ta nierówność kwadratowa jest taka prościutka, czasem jest taka troszeczkę trudniejsza, jak na przykład ta, że trzeba coś powymnażać, a czasem jest nierówność kwadratowa, gdzie trzeba jeszcze wcześniej zastosować wzór skróconego mnożenia. Więc tu chodzi o to, żeby się nie przerażać. Na pewno nierówność kwadratowa powinna się pojawić, powinna, aczkolwiek jaki to będzie stopień trudności, to się okaże. W każdym bądź razie tutaj mamy w arkuszu maturalnym tego typu nierówność. I teraz popatrzmy. Mamy tutaj mnożenie i mamy tutaj mnożenie. Od czego by zacząć? No, trzeba wykonać jedno z mnożeń. Ja proponuję najpierw pomnożyć nawias razy nawias, czyli dwójeczkę przepisujemy i teraz każdy z każdym. X razy x to jest x kwadrat. Dalej, x razy 3 to jest plus 3x. Minus 1 razy x to jest minus x. I minus 1 razy 3 to jest minus 3. Resztę przepisujemy bez zmian. Teraz co nas czeka? Oczywiście trzeba będzie to wykonać mnożenie, prawda? No więc pomnożę teraz ten nawias przez dwójkę. Czyli 2 razy x kwadrat, 2x kwadrat. 2 razy 3x to jest 6x. 2 razy minus x, no to jest minus 2x. I 2 razy minus 3 to jest minus 6.
i mogę przepisać na razie jeszcze tak, jak to było po tej stronie prawej. Teraz oczywiście widzimy, że x kwadraty na pewno nam się nie skasują, bo tylko w tym miejscu mamy x kwadrat, no nie? A wszędzie później dalej już mamy x, czy też wyrazy wolne. Więc na pewno trzeba będzie wszystko przenieść na jedną stronę. Czyli tak, tu sobie zostawimy. Teraz x. 6x minus 2x, to może od razu napiszmy 4x. Teraz tego x-a przerzucam, czyli zmieniam oczywiście znak, czyli napiszę minus x. Dalej mam minus 6, ona jest w dobrym miejscu, więc ją zostawiam. Natomiast minus 1 jest po złej stronie, ją też przerzucam. Czyli napiszę plus 1 i to jest większe od 0. No to skoro tak, to mamy 2x kwadrat dodać 3x. I teraz tutaj będziemy mieć minus 5, jest większe od 0. To są już działania normalne na liczbach, więc myślę, że nie ma problemu. I to już jest taka typowa nierówność kwadratowa. Nierówność kwadratowa zupełna, czyli poprzez wypisanie ABC, policzenie delty miejsc zerowych, później skoncentrujemy się na tym, żeby podać oczywiście ostateczne rozwiązanie tej nierówności. Czyli tak, pomagamy sobie, wypisujemy sobie A wynosi 2, B wynosi 3 i C wynosi minus 5. A więc liczymy naszą kochaną deltę. B kwadrat minus 4AC, przypominam wzór, czyli delta to się równa u nas 3 kwadrat minus 4 razy 2 razy minus 5. A więc mamy 9 i tutaj będziemy mieć minus razy minus, czyli plus. 2 razy 5 to jest 10 i razy 4 to mamy 40. Czyli po prostu mamy 49 delta, a więc wiadomą sprawą jest, że pierwiastek z delty to jest 7, no bo to jest pierwiastek 49. No to co dalej liczymy? Oczywiście liczymy x1, x2, przypomnę wzory, minus b minus pierwiastek z delty podzielone przez 2a i x2 to się równa minus b plus pierwiastek z delty podzielone przez 2a. No więc podstawiamy sobie pod te wzory, żeby później nam było wygodnie narysować taki szkic wykresu tej paraboli, która znajduje się po naszej lewej stronie. Więc mam minus b, czyli u nas to będzie minus 3, minus to, co nam wyszło 7, podzielone przez 2 razy a, czyli u nas to jest dwójka. Czyli x1 to się równa minus 10 podzielone przez 4. Po skróceniu będzie minus 5 drugich. Możemy tak zostawić, możemy oczywiście wyciągnąć sobie całości, minus 2 całe i 1 druga. W sumie to jak wolisz, prawda? No i teraz x2, to się równa. Będzie minus 3, tu się tylko będzie różniło, że będzie plus 7, podzielone, od razu napiszę przez 4. Czyli x2 to będzie 4 podzielone przez 4, czyli x2 to będzie po prostu jedyneczka. To będzie jedyneczka. I teraz co zrobić? Bo na razie to myśmy tylko wyliczyli miejsca zerowe. Ale miejsca zerowe mają być dla nas pomocą do tego, żeby tą nierówność kwadratową rozwiązać. Czyli co robimy? Rysujemy sobie pomocniczą taką oś liczbową, zaznaczamy na niej te miejsca zerowe, jakie nam wyszły, prawda? No bo dobrze, wyszły po prostu, mogłyby nie być, no ale wyszły. I teraz będziemy chcieli narysować taki szkic wykresu tej funkcji, która znajduje się tutaj po lewej stronie tej nierówności. Ramiona są skierowane w górę, prawda? Ponieważ a jest dodatnie, no to spróbujmy tak narysować, żeby ramiona były skierowane w górę. Mniej więcej, oczywiście powiedziałam, to nie jest piękny wykres, to jest jego szkic. I teraz tutaj mamy wartości dodatnie, tu mamy wartości dodatnie, ponieważ są nad osią x, a to, co jest pod osią x, czyli ten tutaj mamy taki nasz malutki dziubeczek, no to są wartości ujemne. No i skoro tak, to teraz zastanówmy się, o co nas prosili. Nas prosili, żeby powiedzieć, gdzie są wartości większe od zera, czyli inaczej dodatnie. Otóż okazuje się, że w tej części mamy plusiki, no i w tej części mamy plusiki, no nie? No to teraz już możemy napisać ładnie odpowiedź, że x należy do przedziału, lecimy od minus nieskończoności do minus 2 i 1 druga, nawias otwarty, ponieważ nie było bądź równości, suma od jedynki do plus nieskończoności. Mamy tutaj po prostu ten drugi kawałeczek też, prawda? Czyli w tym kawałku funkcja przyjmuje, ta tutaj, to zakreśliłam na czerwono, przyjmuje wartości dodatnie i w tym kawałeczku też. A więc rozwiązaniem tejże nierówności jest właśnie suma takich dwóch przedziałów. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego, wrzesień 2020, zadanie 8 za 1 punkt. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem
f od x to się równa minus w nawiasie x plus 9 i ten nawias podniesiony do kwadratu, dodać m, jest przedział od minus nieskończoności do minus piątki. Podali w treści zbiorem wartości, dlatego napisałam zw, to jest ten przedział. I teraz wtedy odpowiedź a, m równa się 5, odpowiedź b, m równa się minus 5, c, m równa się minus 9 i odpowiedź d, m równa się 9. Tutaj zadanie znowu nie będzie należało do bardzo skomplikowanych. To jest zadanie w końcu tylko na jeden punkt. I tak się składa, że teraz popatrzmy sobie na naszą funkcję. Otóż nasza funkcja, wiemy, że ma te trzy postacie. Ogólna, kanoniczna, iloczynowa. My musimy wywnioskować, że tak zapisana funkcja to jest postać kanoniczna. Skoro tak, przypomnijmy sobie wzór na postać kanoniczną. Z przodu jest a, później mamy x minus p do kwadratu dodać q. Czyli jednym słowem, my moglibyśmy wywnioskować teraz, że nasze p to się równa minus 9. Tu jest minus, a tu jest plus, więc muszę dać za p minus 9, żeby minus i minus dało mi ten de facto plus, prawda, który występuje w tym wzorze. Natomiast q to jest u nas m. Dlaczego wypisałam? Dlatego, że ja z tego odczytałam postać kanoniczną, a w postaci kanonicznej jest P i Q. A do czego mi to będzie potrzebne? Zauważ, że zbiór wartości jest podany w zadaniu. Zbiór wartości to jest przedział od minus nieskończoności do minus piątki domkniętej. Nas to nie dziwi, prawda? Nas to kompletnie nie dziwi tutaj, że mamy taki zbiór wartości, dlatego, że jest minus. To znaczy, że ramiona są skierowane w dół. No taką dowolną sobie narysuję. Ramiona są skierowane w dół. I teraz popatrzmy. Tutaj jest oczywiście wierzchołek. Gdybym ja chciała samodzielnie napisać zbiór wartości, to bym napisała tak, że jest to przedział od minus nieskończoności do... I teraz uwaga, nie można powiedzieć do wierzchołka, bo nas interesują tylko wartości. A wierzchołek ma współrzędne p i q. Z czego? Q to jest wartość. Dlatego mamy przedział od minus nieskończoności do q, prawda? Taki jest zbiór wartości tej funkcji kwadratowej, która ma ramiona w dół. No to teraz popatrzmy, co my z tego możemy wywnioskować. Otóż my możemy wywnioskować, że nasze q to jest po prostu minus piąteczka. No to skoro tak, to popatrzmy, skoro q jest minus piątką, a tutaj twierdziłam, że q to jest m, prawda? Tu mamy q równe m, odczytaliśmy to z postaci kanonicznej, a tutaj z tego, że podali zbiór wartości, mam, że q równa się minus 5. Czyli ja po prostu teraz mogę już ładnie zapisać, że z tego wynika, że moje m to jest q, a q to jest minus 5, czyli m po prostu równa się minus 5. Czyli w tym wypadku odpowiedź b jest odpowiedzią prawidłową. Tutaj w tym zadaniu chodziło bardziej o takie rozumowanie. Dość, że musisz znać postacie funkcji kwadratowej, żeby rozpoznać, która to właśnie, to jeszcze musisz wiedzieć coś na temat własności funkcji kwadratowej. A w tym konkretnym przykładzie zbiór wartości. Pomagamy sobie takim dowolnym rysunkiem, prawda? To jest taki szkic tego wykresu. Oczywiście to nie jest piękny wykres, ale to jest po prostu jego szkic po to, żeby mądre wnioski wyciągnąć. I na podstawie tych mądrych wniosków oczywiście zaznaczyć odpowiedź prawidłową. Zadanie numer 6 to zadanie z tego samego arkusza maturalnego wrzesień 2020, zadanie 9 za jeden punkt. Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x równa się 1 trzecia x kwadrat plus 4x plus 7 jest prosta. O równanie. Odpowiedź a, x równa minus 6. Odpowiedź b, y równa minus 6. Odpowiedź c, x równa minus 2. Odpowiedź d, y równa minus 2. Oś symetrii, popatrz, znowu nam się powtarza, prawda? Tej pojęcie tej osi symetrii. Czyli od czego powinniśmy zacząć? Od tego, że już we wcześniejszym zadaniu na tym spotkaniu mówiliśmy coś na temat osi symetrii. No więc może zastanówmy się, jak nasza funkcja kwadratowa ma ramiona skierowane. Ona ma ramiona skierowane w górę, prawda? Bo tu jest liczba dodatnia. To a to jest równe 1 trzecia, możemy sobie zapisać, więc ramiona skierowane są w górę. No to narysujmy sobie taką mniej więcej, prawda? No i oczywiście tu będzie wierzchołek. Wiemy, że wierzchołek ma współrzędne P i Q. No i oś symetrii, gdybym chciała poprowadzić, prawda? Wiemy, że będzie to prosta pionowa. I jakie ona będzie miała równanie? X równa się, przechodzi, bo to już wiemy, prawda, że to jest prosta pionowa, czyli X równa się, ona przechodzi przez wierzchołek. Czyli ten X w wierzchołku to jest P.
czyli równanie x równa się p, czyli my musimy po prostu wyliczyć p. Ale teraz przejdźmy do naszej funkcji kwadratowej i zastanówmy się, jaka to jest postać. Czy kanoniczna, czy iloczynowa, czy ogólna. Tym razem jest to postać ogólna. Postać ogólna, dlatego że mamy ładnie, pięknie posegregowane. Najpierw x kwadraty odczytaliśmy a, później same x odczytujemy b. I na końcu wyrazy wolne, czyli odczytujemy sobie, to jest w tym wypadku siódemka. No to teraz przypomnimy sobie wzór na p. Otóż tak się składa, że wzór na p to jest minus b podzielone przez 2a. No to podstawmy sobie, czyli p to się równa minus 4 podzielone przez i tutaj będziemy mieć 2 razy 1 trzecia, prawda? Czyli to się równa u nas, będziemy mieć i teraz minus 4 podzielone. To trzeba wymnożyć, co jest w mianowniku, czyli 2 razy 1 trzecia, to inaczej będzie 2 trzecie. No to zapiszemy sobie 2 trzecie, bo ja tylko pomnożyłam dwójkę z jedyneczką. Ok, to teraz to się równa. Minus 4 i teraz ja kreskę ułamkową, tą wielgachną, chcę zamienić na mnożenie przez odwrotność, czyli razy i będę miała 3 drugie. No i teraz sobie chcę skrócić. Czyli skracam sobie tutaj przez 2 to jest 1, tu przez 2 to jest 2. A więc będziemy mieć minus i 2 razy 3 to jest 6. Czyli wniosek z tego, równanie osi symetrii to będzie x równa się minus 6. I taka odpowiedź, w tym wypadku jest to odpowiedź A, jest to odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 7 to zadanie z września 2020, zadanie 10 za 1 punkt. Na rysunku poniżej, obok, przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f, określonej wzorem. F od x równa się ax kwadrat plus bx plus c. Stąd wynika, że odpowiedź a. A jest ujemne i c jest ujemne. Odpowiedź b. A jest ujemne, a c dodatnie. Odpowiedź c. A jest dodatnie, C ujemne. I odpowiedź D. A dodatnie i C dodatnie. Takie zadania nie są specjalnie lubiane przez młodzież. Dlaczego? Dlatego, że młodzież, która przystępuje tylko i wyłącznie do matury podstawowej z matematyki nierozszerzonej, to lubi mieć zadania takie na liczbach, nie? Czyli jak jest konkretnie podane, ile A wynosi, ile B, ile C, albo trzeba coś znaleźć, a nie także określanie znaku. No to są tak zwane zadania na myślenie. Popatrz, jest narysowany wykres przedstawiony na rysunku, ale ja nie wiem dokładnie, gdzie jest wierzchołek. Ja nie wiem dokładnie, gdzie przecina oś Y, prawda? Ja nie wiem dokładnie, jakie tam punkty należą do tego wykresu. Jest mniej więcej tak to wygląda, czyli jest parabolka, wiemy tylko, że taki jest mniej więcej wykres. Czyli ja chciałabym to zadanie zrobić najszybciej, jak to jest możliwe, czyli bez żadnych obliczeń da się, uwierz mi, da się. Tego typu zadania, gdzie mamy określać znaki, da się zrobić bardzo szybko, tylko trzeba pomyśleć. Po pierwsze, co my wiemy o tej konkretnej funkcji kwadratowej? Zauważmy. Co możemy na pewno stwierdzić? Oczywiście ramiona są w górę, no nie? Czyli skoro ramiona są w górę, możemy sobie to zapisać, ramiona w górę, to powinniśmy wiedzieć, że skoro ramiona są w górę, to z tego wynika, że A musi być dodatnie. Przecież wiemy o tym doskonale, że to, czy ramiona są w górę, czy w dół, zależy od A. Jak A dodatnie, ramiona w górę. Jak A ujemne, ramiona w dół. Czyli wiemy już, że odpowiedź A i odpowiedź C zdecydowanie musimy usunąć. No to zostały nam dwie opcje do wyboru, prawda? I teraz następną rzecz, którą trzeba zauważyć. Co jeszcze ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że ona tutaj styka się z osią X. Ale to akurat nie będzie związane z tym współczynnikiem C, a zauważmy, współczynnik C to jest wyraz wolny. Wolny, czyli nie ma przy sobie x-a, prawda? Jest pozbawiony x-a, dlatego nazywa się wyraz wolny. A teraz powinniśmy wiedzieć, że jeżeli mamy wykres funkcji, w tym wypadku kwadratowej, ale nie musiałaby to być kwadratowa, to teraz przecięcie z osią y jest tutaj. Ja napiszę przecięcie z osią y. To jest bardzo ważne. Przecięcie z osią y. To jest jakiś punkt, załóżmy, weźmy sobie P. I teraz uwaga, jakie ten punkt P ma współrzędne? Na pewno pierwsza współrzędna to jest 0, logiczne. A druga współrzędna, uwaga, i teraz, co to będzie ta druga współrzędna? To jest to, jakbym ja do wzoru za x postawiła 0. Czyli tu będzie 0, tu będzie 0, C. Właśnie, to jest punkt o współrzędnych 0 i C. I teraz, skoro
przecięcie z osią Y jest mniej więcej na tej wysokości, prawda? No to mniej więcej, ciutkę wyżej, może być ciutkę niżej, ale uwaga, tak jest skonstruowany rysunek, żeby było to przecięcie powyżej zera, prawda? Tu jest 0, a mamy wyżej się przeciąć niż 0. Czyli wniosek z tego, że C musi być też dodatnie, bo to ma być powyżej zera przecięcie. Gdyby było przecięcie niżej tutaj, prawda? Czyli gdyby było na przykład tak wykres wyglądał, tak niżej, no to wtedy byśmy powiedzieli, że C jest ujemne. A skoro jest powyżej zera, to C jest po prostu dodatnie. Czyli odpowiedź oczywiście D w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Ja tutaj nic nie liczyłam. Ja tylko na zasadzie tego, co już powinniśmy, jakie własności powinniśmy wiedzieć o funkcji kwadratowej, to ja właśnie z tych własności tu skorzystałam z jednej banalnej, ramiona w górę, w dół. Druga własność, przecięcie z osią Y, to nie jest taka banalna, ponieważ nie każdy o tym wie, że właśnie wyraz wolny jest bardzo ważny do tego przecięcia z osią Y. I w tym wypadku ten wyraz wolny musi być dodatni, ponieważ nasz wykres, ten niebieski, przecina tą oś Y powyżej zera, czyli większe od zera. I zadanie ósme to jest zadanie z tegoż samego arkusza maturalnego, zadanie 26 za 2 punkty. Rozwiąż nierówność kwadratową. Minus 2x kwadrat dodać 5x dodać 3 jest mniejsze lub równe od zera. Tutaj ta nierówność kwadratowa jest dużo prostsza niż robiliśmy już na tym spotkaniu wcześniejszym. Dlaczego? Dlatego, że tutaj od razu możemy liczyć po prostu deltę. Czyli wypiszmy sobie współczynniki ABC. Tutaj nie mamy co wykonywać. Wszystko jest tak, jak być powinno, po prostu na swoim miejscu. A wynosi minus 2, B wynosi 5, no i C wynosi 3. A więc liczymy deltę. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Dobrze sobie jest ten wzór napisać, wtedy lepiej się będzie na niego patrzyło. 5 kwadrat minus 4 razy minus 2 i razy 3. Czyli delta to się równa 25 minus razy minus da mi plus. 4 razy 2 to jest 8, razy 3 24, czyli mamy 49. Jak my to spierwiastkujemy, to mamy oczywiście 7. No i liczymy sobie nasze standardowe miejsca zerowe. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, bo delta wyszła dodatnia, więc dlatego liczymy dwa miejsca zerowe, przypominam. Na razie napisałam wzory i będziemy podstawiać. Czyli x1 to się równa minus b, czyli minus 5 minus 7 podzielone przez 2 razy minus 2. Czyli x1 to się równa u góry minus 12 podzielone przez na dole minus 4. Oczywiście te minusiki nam się skasują i mamy 12 podzielone przez 4, no to jest po prostu 3. Czyli mamy jedno miejsce zerowe. No to teraz przechodzimy do drugiego. X2 to się równa minus 5 dodać 7 podzielone przez, od razu może napiszę, minus 4. Czyli x2 to się równa u góry 2 podzielone przez minus 4. Czyli x2 to się równa. Niestety minus się nie skasuje, więc ja go napiszę z przodu, żeby mi nie przeszkadzał, a to sobie skrócę. Przez 2 to jest 1, tu przez 2 to jest 2. Czyli wyjdzie nam po prostu minus i dopisuję 1 druga. Tak, no i teraz co? Teraz trzeba będzie to narysować na takiej pomocniczej osi liczbowej, czyli zaznaczamy miejsca zerowe. Tu jest mniejsza minus 1 druga i większa trójeczka. I ramiona, uwaga, są skierowane w dół. Przypominam, skierowanie ramion zależy od współczynnika, a jest ujemny. Rysujemy ramiona skierowane w dół. No tak staramy się, żeby to ładnie wyglądało. I teraz, to co jest nad osią x, to są wartości dodatnie, czyli tutaj w tym dziubeczku mamy wartości dodatnie, a tutaj po boczkach mamy sobie wartości ujemne, prawda? Ta funkcja występująca po tutaj lewej stronie tej nierówności ma w tych tutaj boczkach wartości ujemne. Ok. Ale nas interesuje mniejsze lub równe 0. Czyli właśnie nas interesują te ujemne, to ja Wam tutaj zamaluję z tej strony i z tej strony te ujemne, ale jest sprawa bądź równe. Czyli właśnie z tymi miejscami zerowymi zaznaczam kółeczka zamalowane, ale w zasadzie tego tak dokładnie nie trzeba zaznaczać. Ważne, żebyś odpowiedź dobrą napisał, prawda? Czyli będzie przedział od minus nieskończoności do minus jednej drugiej domknięte, bo jest bądź równe, suma od trójki domkniętej do plus nieskończoności. No i to jest właśnie nasza odpowiedź. Rozwiązaniem nierówności jest suma takich dwóch kawałków, takich dwóch przedziałów.
Na to spotkanie wybrałam zadania z tych najnowszych arkuszy maturalnych, właśnie zadania z funkcji kwadratowej. Mam nadzieję, że Cię przekonałam tymi zadaniami, że to, co uczyłeś się w szkole z funkcji kwadratowej i to, co ćwiczysz do matury, jest bardzo ważne, bo kilka punktów można otrzymać na maturze z czystej funkcji kwadratowej. Nie mówiąc już o zastosowaniach funkcji kwadratowej, na przykład w stereometrii, czy też w planimetrii, czy na przykład w ciągach. Dlatego zachęcam bardzo do tego, żeby funkcję kwadratową ćwiczyć. No bo po prostu strasznie by było przykro uczniowi, gdyby zadanie z funkcji kwadratowej po prostu na maturze gdzieś pomylił, prawda? Gdyby gdzieś jakieś znaki mu się pomieszały, bo to są takie fajne i przyjemne w obliczeniach zadania. I umówmy się, warto pokochać funkcję kwadratową. I to jest taki wniosek z tego naszego spotkania. Pokochaj i ty funkcję kwadratową. Ja jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTube, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej, równie ciekawej lekcji.